Boże, w Trójcy Jedynej, wszyscy święci. No to jest jakiś punkt wyjścia, myślałem, małżeństwie sakramentalnym. Ale spójrzmy na te pewne problemy mężczyzny. Kobieta fascynuje, ale równocześnie zaskakuje mężczyznę. I myślę, że tu więcej psychologia może na ten temat powiedzieć. Kobieta góruje nad mężczyzną, jest moje przekonanie i doświadczenie z własnej rodziny i z pracy w duszpasterstwie rodzin. Kobieta góruje poznaniem intuicyjnym, proszę, żeby psychologowie mnie doprecyzowali jeszcze tutaj, czy uściślili, intuicyjnym, że jeśli mężczyzna czegoś nie usłyszy, nie przeczyta, to może być ignorantem do końca życia. A kobieta kochająca jest w stanie tę część wiedzy, w charakterze książkowym, jakimkolwiek innym, uzupełnić swoją wiedzą intuicyjną, wyczuleniem, poznaniem, otwarciem na człowieka, którego kocha. I stąd mężczyzna bywa niezręczny nieraz w swoich gestach, no już prawie że symboliczne we współczesnym świecie, stała się kwestia współżycia małżeńskiego. Niedopasowani są, to jest przyczyna do rozwodu. No i litość boską, jeśli dwoje ludzi kocha się naprawdę i wiedzą, że to jest najpiękniejsza rzecz, którą realizują w swoim życiu, a w imię sakramentu spełniają wolę Bożą i kontynuują miłość Chrystusa do Kościoła, oddają się sobie wzajemnie, to proszę Państwa, jak tu można mówić o niedopasowaniu seksualnym? To miłość wyznacza drogi do jednego z tych gestów, to jest oczywiste. Tu nie potrzeba jakiejś mądrej książki, nie będę wymieniał nazwisk, proboca. Robić propagandę dla tych osób, które przez lata przedtem próbowały szkolić młodych Polaków co do technik seksualnych, mówiąc, że wtedy będziecie szczęśliwi i udane małżeństwo będzie. Trzeba było tutaj powiedzieć o istotnych cechach miłości małżeńskiej. Jakże głęboko o tym mówi Paweł VI, znany przez Państwa encyklice Humanae Vitae, numer 9. Ja już nie będę omawiał, tylko zwrócę uwagę, co wymienia te cechy, które wymienia Paweł VI w encyklice Humanae Vitae. Miłość na wskroś ludzka. Nie bójmy się w Kościele najwyższy czas, po Janie Pawle II, katechezach środowych, nie bójmy się miłości seksualnej. Tak jakby rzeczywiście Kościół ze wstrętem patrzył na tak zwany seks. Ale niech to będzie miłość, której wyrazem jest seks. Ale nie redukujmy seksu, miłości do seksu, bo to jest absurd. I to jest pozbawianie człowieka godności. A więc na wskroś ludzka jeden i drugi element jest konieczny, więc zarówno zmysłowa, jak i duchowa, mówi Paweł VI. Miłość pełna. Wy, małżonkowie, wszystko dzielą ze sobą. A nie, że sporządzają notariusza, willa jest twoja, samochód jest mój, ta parcela do ciebie należy, mamy ułatwioną sprawę na wypadek rozwodu. Się zastanawiam, czy jest sens udzielania związku małżeńskiego, ale jeśli to są ludzie oszczeni, nie ma innej drogi, proszę Państwa. A więc pełna, wierna i wyłączna, proszę Państwa, to kosztuje na pewno, tylko że jestem księdzem. Celibat kapłański kosztuje, ale ja zdaję sobie sprawę, ile wysiłku kosztuje niejednokrotnie wierność małżeńska. Ale jeśli nawet ten człowiek jest 5000 km dalej, gdzieś tam w Stanach, jeszcze na drugim wybrzeżu, za chlebem, wystarczy, że spojrzy na obrączkę małżeńską i wtedy dystans nie ma znaczenia. No to jest miłość wierna i wyłączna. Wierna i wyłączna. Na tym polega godność ludzka. Szacunek dla danego słowa, dla osoby. Miłość płodna, mówi Paweł VI, ta encyklika jest skoncentrowana wobec zagadnienia płodności. Ja już tej sprawy nie rozwijam, że nie mówmy, że obowiązkiem małżonków jest posiadanie dziecka. Jeśli wykluczają, czynią małżeństwo swoje nieważne, no to jest oczywiste. Ale to powinien być naturalny owoc miłości małżeńskiej, dziecko. Biada rodzicom, które mówią swojemu dziecku, że ty byłeś dzieckiem niechcianym. Może odpowiedzieć, ja się nie prosiłem na świat. To jest tragedia tak wielu dzieci w Polsce.
tak wielu dzieci. Więc i miłość płodna, więc to, te cechy zachęcam do lektury Humanae Vitae 9. Myślę, że punktem wyjścia powinna być świadomość mężczyzny, muszę znaleźć czas dla swojej żony. Proszę Państwa, wiem, że przykłady przedłużają, ale przykłady zostały. Byłem zaproszony do Radia Maryja kiedyś z refleksją na temat mężczyzny, męża i ojca. Jeździliśmy jeszcze z panią profesor niejednokrotnie tam wtedy do ojca Tadeusza i do Radia Maryja. I kiedyś powiedziałem o przykładzie ekip Notre Dame u nas w domowym kościół, o tym, że przynajmniej razem mieliśmy